Już w najbliższy weekend międzynarodowe pokazy lotnicze Air Show. Dzisiaj podpowiem Wam, co powinno zabrać się ze sobą na teren pokazu. Zbędny sprzęt zostaw w domu. Najlepiej na airshow sprawdzą się małe rozkładane krzesełko, karimata lub koc, lornetka, aparat lub kamera. Zakazane są baloniki lżejsze od powietrza, szkło, alkohol, noże, broń czy materiały wybuchowe. Mały parasol, ale bez ostrych zakończeń, a najlepiej kurtka lub lekki płaszcz przeciwdeszczowy sprawdzą się idealnie w razie nagłej zmiany pogody. Kilka foliowych torebek, którymi osłonisz aparat lub kamerę, również się przydadzą. Zawsze możesz zabrać do nich swoje śmieci, gdyby pogoda dopisała. Weźcie zatyczki do uszu, pokazy są bardzo głośne. Uszczuplij portfel, wyjmij z niego wszelkie zbędne dokumenty, bilet, dowód osobisty, ewentualnie prawo jazdy i trochę gotówki w zupełności wystarczą. W razie zguby boli mniej. Wygodne buty to podstawa. Lekkie i przewiewne sprawdzą się najlepiej w przypadku liczby kilometrów do przejścia na lotnisku. Ustalcie z rodziną lub znajomymi miejsce spotkania w razie rozdzielenia się na pokazach. Miejsce nieoficjalne znane tylko Wam, bo w tych ogólnodostępnych mogą być tłumy. Pamiętajcie, że telefony komórkowe z racji przeciążenia sieci mogą po prostu nie działać. Na teren pokazów możliwe będzie wniesienie wody w oryginalnie zamkniętych plastikowych butelkach o pojemności do pół litra. Nie śmieć. Wszelkie małe, latające obiekty to ogromne zagrożenie dla samolotów. Wszystko wyrzucaj do koszy na śmieci, których na terenie lotniska będzie naprawdę sporo. Jeżeli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy, pracownicy punktów informacyjnych lub wolontariusze biura organizacyjnego z chęcią pomogą rozwiązać Wasz problem. Na koniec jeszcze jedno. Bawcie się i dajcie bawić się innym bezpiecznie i często spoglądajcie na niebo.